Raczej nie będziemy tym jeździć po mieście teraz, ale tu kółko można zrobić. Ślizga się dalej. No tak? Dobra, no to jak działamy, chłopaki? Znaczy pan wygląda w ten sposób, no jest na sobie. John jest? Akurat żeby było śmiesznie, jedzie piaskiem. Dobra. Te zapięte stary są, dawaj zbijaj. Będzie kołysać stary. Gida, gida. Jej. Z tej strony z panem witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z The Hills, moi drodzy. Zostawcie 12 tysięcy łapek do godziny 23.59, a może jeszcze dotrwamy do kolejnego odcinka. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Łapie mnie teraz wojsko, wali do mnie wszystkim, co ma. Zostawiłem Payna w bezpiecznym miejscu, żeby nie ryzykować jeszcze z nim. On ma mi załatwić wsparcie, także moi drodzy, uciekam jak najdalej się da. Dorwaliśmy Christophera, gdzieś tutaj zaraz obok leży. W sumie w zasadzie zaraz tutaj obok, ale teraz ja muszę się stąd wydostać! Dlatego moi drodzy, macie czas do 23.59, by zostawić 12 tysięcy łapek. Kurde, zobaczcie, w czym ja teraz jestem. Mechanik! Dwayne! O, Jay, cześć Jay, potrzebuję pomocy. Co się dzieje? Wojsko mnie goni! Co? Dlaczego? Gdzie? To jest! Jak ci mogę pomóc? Spróbuję ich zgubić, będę potrzebował, żebyście mi zostawili jakieś wsparcie. Gdzie? Pojedź do mechanika, weźcie jakąś ciężarówkę, do której się zmieszczę i jak uda mi się uciec, to musicie mnie zgarnąć. Dobra. O kurde, nie mogę się ruszać, widzowie, tak do mnie strzelają. Moi drodzy, to są 30. Patrzcie, co oni robią, oni miasto niszczą. Oni się nie pierdzielą, to tak wojsko działa? Ty, ile jesteśmy w stanie 30 wytrzymać na tym samochodzie? Dużo. Bo mnie nieźle dziurawią. Ja nie wiem, czy tak dużo. Winno, przynajmniej. Dobra, staram się uciec. Mieście nie będą mogli do mnie strzelać, prawda? Nie powinni. Dobra, jadę do miasta w takim razie. Tak będzie najbezpieczniej, widzowie. To ja już zapierdzielam tą ciężarówkę. Ja pierdzielę, dobra, jedziemy. Nie no, zobaczcie, jakie tu kule popociska na nas spadły, widzowie. O kurde. Oni mnie hamują, dosłownie te naboje mnie hamują, bo ten samochód jest za ciężki. Potrzebujemy więcej mocy w tym samochodzie. Mnie te 30 zatrzymują frontalnie. Mamy taki tam silnik wsadzony, że... No. No wiesz, ale to auto waży 3 razy więcej, albo nawet 100 razy więcej niż takie... No. No. Czego może załatwimy jakiś? Może. Jadę autostradą do Los Santos. No weź mnie właśnie. No to zgarniajcie szybko tą przyczepę, bo ja się gdzieś będę ukrywał. O kurde. O kurde, widzieliście to? Biłem się pod niego. Tak. Staram się uciec. Może tak się ukryję, widzowie. Tak. A nie, zauważyli mnie. Zauważyli mnie, dobra. Oni nie mogą strzelać za bardzo teraz na tej autostradzie, więc dobrze, lepiej dla mnie kochani, tak naprawdę. Trochę im plany pokrzyżowałem, ale tam helikopter gdzieś leciał. O kurde. No, nie mogą strzelać za bardzo. Ciekawe, czy jak im zjadę na pas, to czy będą mogli otworzyć ogień. Nie ma nawet strzelca, ale jaja. Puśćcie kamerę, moi drodzy. Tak się to robi, widzowie. Dobry hamulec ręczny. Gdzie się spotykamy? Aaaa! Nie wiem, szukam jakiegoś miejsca! No, ryzykują chłopaki, ale widzę, że ten generał ostro ze mną gra, widzowie. W takim razie. Bierzam do miasta, będę szukał jakiś podziem czy coś. Patrzcie, oni do mnie pojechali, widzowie. O kurde, tam jadą. Uwaga, widzowie! Wow! O kurde. Twarde to gówno ulepiłeś. To niedobrze. Do lekarza się udaj. Dobra, zamknij łeb. Jesteś. Galeria. Dobra, dojeżdżamy, to nie jest zbyt szybkie. Kurde, za tobą. Zaczyna mi śmierdzieć w aucie jakimś płynem. Widzisz na... Dlaczego oni w ogóle zbiście strzelają? No właśnie nie wiem, o co chodzi. Chyba już mają mnie dość. Co się zrobił, że oni tak za tobą pojechali? Zabiję Christophera? Wręcz by powiedział, że bardzo dobrze, ale trochę przypał, że tyle wojska za tobą jedzie. No bo zrobiliśmy tam mocną akcję, wiesz? Wyjadę na drugą autostradę z drugiej strony, bo to nie ma sensu. Myślałem, że w mieście nie będą strzelać, oni robią co chcą. Dobra, to mam pomysł. My się tam ustawimy na tej autostradzie, a ty do nas dojedziesz. Dobra, tak zróbmy. Spodziewaj, ale nie. Jak się ustawicie na autostradzie? Przecież oni was rozwalą tymi 30-kami. W tunelu przy bazie wojskowej. Ja tam ich muszę zgubić. Musisz, no i musisz ich do tego momentu zgubić, inaczej nie uciekniesz. Fajnie. Idź do tunelu pod Fortuna. Dobra, jadę. Tam się spakujesz. BOOM! Nie, na miejscówka, gdzie byś ich na pewno zgubił, ale trochę daleko masz do tej miejscówki. Nie wierzę w to, widzowie. Patrz, co się dzieje, gościu! Wyleciał z karma, co jest? Dalej się trzyma!
Niemożliwe! Nie mogę jechać! Od ramię przyspieszają, dobra, uciekam. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? No kurde, prawie padłem do wody. Odbijam na winnicę, uwaga! Cyk! Na jaką winnicę? Jestem w tunelu pod Fordem Zancudo. No nie, właśnie tu bym przejeżdżał, oni tam pojadą. Dajcie znać, czy złapali baita, czy nie. Na razie nikogo nie widzę. Jeszcze jednego mam za sobą, cholera. Na tą winnicę, to spróbuj go jakoś zrzucić, nie wiem. Patrzcie, widzowie, na to! O to chodziło. Ale trik, kurde, dalej tego jednego mam. Przywalił drzewo, dobra, dobra, jest git. Oha, ja też. Ja pierdzielę, widział mnie. Kurde, że ja hammerów nie mogę zgubić. Nie gadajcie, widzowie. Wydaje mi się, że chyba zgubiłem. No gdzie jesteś? Jadę... Nie wiem, co to jest za miejsce, zaraz ci powiem. Tak bardziej na Camping Hostel znowu wracam. Dobra, czekaj. Tam. Może dawajcie na tunel tam obok starej bazy Franka. Dobra, jadziemy. Wow, coś do mnie wali, co to? Helikopter! Mam helikopter na sobie! Oho! Kurde! To, żeby to był Buzzard. Nie, to gorszego. To dokładnie. Się, żeby nie wystrzelił. No właśnie! Barwy. Właśnie wali! O cholera. Kurde, myślę, że go tu zgubię. Ty! Helikopter spadł! To Pain! To musiał być Pain! To musiał być Pain, moi drodzy. Jadę do tunelu. Dobra, my czekamy. Kurde, to musiał być Pain, moi drodzy. Widzę was. Zamykajcie. Dobra, jedziemy. Zamykaj klapę. Dobra, widzowie, jesteśmy w środku! Ale się jarą. Żyjesz? Ta! Żyję, a wy? Na pewno. Ale petarda! O kurde! Co wy robicie? Sorry. Ja pierdzielę, panowie. Daleko mamy jeszcze? Jeszcze trochę, ale nie ma tragedii. Nie, podal jesteśmy. Jesteśmy koło więzienia. Dobra, moi drodzy, ale akcja w ogóle poryta. Boże! Ja nie wiem, no z tym wojskiem nie ma szans, moi drodzy. Nie ma sensu się z nimi strzelać, widzicie, co się dzieje. Nie wiem, jak Pain to ogarnął, ale no, uratował mi życie teraz. Ja pierdzielę, widzowie, to auto będzie teraz wywalenia, dwa auta będą. Jesteśmy? Otwórzcie klapę. O. Otwarta. Wała, nieźle tu pocharatali. Ja nie wiem, z czego ty to zrobiłeś, ale żyję. No. Masakra. To jest dobrze zrobione. No. Chłopie, to nie z 30 do nas walili, a ja dalej stoję i nic mi nie jest. No, wyglądasz optymalnie. Ale mamy sukces. Christopher nie żyje. W końcu pozbyliśmy się tego robaka. Jak do tego... Jak to się udało? No, powiedzmy, że szykowałem to od dłuższego czasu, ale nie chciałem ryzykować wami. To była misja w jedną stronę, ale widocznie udało się z tego wyjść. Chowaj ten samochód szybko, helikoptery będą latać, będą patrolować Sandy. My się też przekitrajmy. Daj go do przyczepy. Możecie sobie wziąć ciężarówkę dla niepoznaki. Dobra. Ja was kręcę, ja widzowie, nie umiem przeżyć tej akcji, Boże. Było tak blisko, ale ten samochód petarda, naprawdę petarda. Możecie dać jakieś imię dla tego samochodu? Tylko pytanie, ile ja teraz zapłacę za naprawę. Pewnie z 500 000, jak nie więcej, moi drodzy. Za to wszystko. Jay! Ty, co on... Nie, on to auto chowa, cholera. Słyszałeś te helikoptery? Chowaj tą furę szybko. Światło zgaś, będą szukać tego światła. Najlepiej było, jakbyś to przykrył. Patrz, słyszysz? Patrz. Patrzcie, widzowie. Latają. Ty, mechanik, pomachaj mu. Ta, dobra, przestań. Spadamy stąd. Będziemy w kontakcie. No, spadajcie szybko, ja lecę po plandekę. Kosztorys mi zrób. Wsiadaj. Ale jazda, stary. No, grubo się działo. Grubo? To mało powiedziane. Śmigłowce bojowe, stary, na Sandy. No, kto by się tego spodziewał? A powiedz mi, czemu nie dałeś znać, że jedziesz na Christophera? Stary... Za dużo syfu się dzieje. Gdybym nie wiedziałem, czy wrócę z tego, a wiedziałem, że jak wam powiem, to od razu będziecie się pchać w kłopoty. Musiał ktoś zabezpieczyć... Kurde, jesteśmy chyba, działamy chyba razem. No tak, ale ktoś musiał zabezpieczyć moje biznesy w razie było i wszystko. Już w takiej akcji nie miałem wyjścia. No to ale gdyby chociaż powiedzieć... Kurde, no jednak chyba działamy w tym wszystkim razem. A ty dalej robisz jakieś sekrety. Nie zmień się Braxa. Nie, broń Boże.
Chcesz wiedzieć? To poprosiłem Ewkę po prostu, żeby was odciągnęła. Dlatego byliście zajęci, bo... Nie chciałem ryzykować, Jay. Jakby to była sytuacja, w której... No nie pomoglibyście mi za dużo. Ale powiedz mi, kiedy my nie ryzykujemy? My ryzykujemy 24/7. A masz rację. Wybacz. Ale dowiedziałem się czegoś. Czego? No czego się dowiedziałeś? Wiem chyba jak odzyskać pamięć. Co? Jak? Christopher maczał w tym palce, dlatego go też złapaliśmy, bo doszliśmy do kilku rzeczy. Christopher zagrzebał tajemnicę razem z sam wiesz z kim. Coś tak czułem. Tylko, że ja... Dla mnie to jest niemoralne, że trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. No racja, no jakby trzeba być naprawdę perfidną osobą. Tak, leci helikopter, patrz. No, pobudzili się dzisiaj. Pewnie patroli będzie więcej policji, nie? Myślę, że to teraz każdy milimetr jest tutaj ładnie prześwietlany. Jestem ciekawy, jak oni się z tego wytłumaczą teraz, nie? Chyba oni walili przez miasto. Muszą się tłumaczyć. Widziałem, jak cywila zastrzelili. Oni to podepną pod akt terrorystyczny i od razu już będzie nie będzie problemu. No, właśnie. Oni za dużo sobie pozwalają w tym mieście. Patrz, jaka maszyna piękna. Mm. To jest fakt. Freeway? Chyba. Mam słabość do tego. Kiedyś chciałem na takim jeździć. Może teraz możesz spełnić marzenie. No, może na stare lata. Jakbym miał kiedyś jakiegoś dzieciaka, to bym kupił takie dwa i z nim jeździł. No, marzy mi się taka podróż po całych Stanach z jakimś małym gniotem. Wiesz, jak to wszystko się skończy, to kto ci broni? No, miejmy nadzieję, że się skończy, widzowie, nie? Właśnie to jest taki, wiesz, amerykański sen. Pojechać po całych Stanach na motocyklu razem ze swoją rodziną. Coś pięknego. Tylko no, zazdroszczę los tam akurat. Że... No wiesz, ale dalej ilości to nie jest tak w 100%. No tak, ale jednak to jest jakaś wolność. Gdybym mógł, stary, to bym kupił sobie taki motocykl albo pojechał na tym, co mam i bym pojechał, stary. Byle gdzie. Chciałbym się poczuć wolny w tym wszystkim. A oni mają taką wolność, dowolność, wiesz. Wiesz, jak to jest w klubie motocyklowym. Tak. Należysz do klubu, ale jeżeli nie chcesz odnaleźć do pewnego oddziału, to możesz być nomadem i wtedy jeździsz, stary, od klubu do klubu, jesteś wolny. To mi się podoba. A w każdym mieście przyjmują ciebie jak rodzina. Właśnie. U nas to trochę inaczej działa. No cóż, może niestety. W innym życiu. Pracy. Dobra, widzowie, ja bym tu do apteki podjechał, ale może nie w nocy. Pojedziemy do motelu, kurde, bo ja teraz jeżdżę tak w kółko, więc sobie tu wykręcę i się uspokoimy i następnego dnia już zaczniemy działać. Moi drodzy, mamy wskazówkę, będzie trzeba coś z nią zrobić, ale dorwanie Christophera to jest w ogóle jakiś inny poziom. Nie mogę tego przeżyć, że pozbyliśmy się Christophera, ale nawet kiedy gość jest martwy, to mam wrażenie, że jeszcze zajdzie nam za skórę, ale w końcu te problemy się skończą. Witam wszystkich moich kochanych widzów, kolejny piękny dzień w Los Santos, moi drodzy. Ale to nie będzie piękny dzień dla wszystkich. Z tego względu, moi drodzy, że Los Santos rządzi się własnymi prawami, a ja muszę być czujny. Mam na plecach agentów federalnych, mam na plecach przeróżnych ludzi i dzisiaj też muszę zająć się czymś, co nie może spowodować ze mną kolejnych powiązań. Mianowicie okazało się, że osoba, która ostatnio ode mnie dostała w łapę, niestety bierze w łapę też od kilku innych ludzi, co stawia mnie w takim świetle, że jak informacja wyjdzie, przysporzy mi to kłopotów, dlatego jedziemy to rozwiązać razem z Jayem, który w tym momencie smaży sobie burgerki. Boże, jak to jest stworzone, co nie? Jak to w ogóle działa, moi drodzy, że wszystko może być piękne, co nie? Możemy sobie właśnie jeść śniadanko, robić sobie burgerki, takie normalne życie, ale też są rzeczy, z które po prostu są niewyobrażalne i to są rzeczy, które robi m.in. Dwayne. Tutaj sobie fajnie siedzimy, gadamy, zjemy sobie śniadanie, ale za chwilę będziemy robić coś strasznego. Jak tam? Burgerka? Nie, jedz sobie, dziękuję. Ostatnio prowadzę taki tryb, że trochę się głodówki trochę wprowadzą. No, debil. Nie debil, tylko po 16 godzinach twoje ciało jakby zjada to, co jest mu niepotrzebne, także próbuję jakoś, wiesz, w formie być. Wiesz, że to tak nie działa. No, w jakiś sposób działa, mam okienko żywieniowe. Także zaraz sobie coś zjem, bardziej przyzwoitego i od 18 znowu odcina. A? Niech ci będzie. No, żryj. Ktoś musi dzisiaj zapierdzielać. Jakbyś się mógł ubrać swój firmowy strój, byłoby 100% łatwiej, wiesz? Dobra, to zajedziemy na Quick Security? Możemy zajechać. Kogo tam ta fura? Tu ktoś wynajmuje teraz taki?
Co? Koło tu fura. Nie wiem. Fajno. Wsiadaj. Logan się odzywał? Nie. Tak zniknął z tą mewką. Mewkę wczoraj widziałem, ale... Logan, cichutko. Może produkcja się zaczęła. Boże święty. Nawet nie każ mi tego wyobrażać. Do zarosnej jesteś, co? Jesteś okropny, człowieku. Ja jestem okropny? Tak. Chłopie, to jest samo życie. Kocham to auto, widzowie. Uwielbiam tego GTR-a. To jest najlepsze auto Dwayna. Kto się z tym zgadza, niech napisze tak, Dwayne, GTR to twoje najlepsze auto. Albo GTR najlepszym autem Dwayna. Patrz, ochroniarze są na miejscu. Jeden, ale jest. No, stary, no reszta pracuje. Firma się rozwija. Biegnij tam i przebieraj się szybko. Dobra. No, jeszcze nie subordynacja pracy, moi drodzy. Jedziemy się spotkać z moją wtyką policyjną. Mamy szybkie spotkanie organizacyjne. Okej. Odbieram pewien dowód, a ty sprawisz tak, żeby to już nigdy więcej nie trafiło. A propos drzemki. No, otóż to. Coś podejrzanego ostatnio zauważyłeś w naszym otoczeniu, czy nie? Na szczęście nie, akurat się staram przyglądać. Tak? Mhm. To tak pytam, wiesz, orientacyjnie, o cholera, rzucam dzisiaj GTR-em. Wiesz, jak to teraz jest, za dużo osób... Z Frankiem rozmawiałem. Z kim? Z Frankiem. Co powiedział? No, mówił, że szuka nowego bunkru dla tego całego stołu, żeby kontynuować... My tam musimy wejść, stary, i wejdziemy tam dzisiaj, co ty na to? Wiem. On tam nie próbuje nawet nic działać. Wiesz co, ale mi to śmierdzi, dlatego tam wejdziemy. Kto wie, koło tam spotkamy. Dobra. Dzisiaj wieczorem. Właśnie, moi drodzy, bo my o tym zapomnieliśmy, ale my tam musimy wejść. Więc dzisiaj wieczorem razem z Jayem tam wpłyniemy i spróbujemy wykraść wszystkie dane, które miał Frank. Czym szybciej, tym lepiej. Kurde, przejechałem. Dobra, tutaj zaraz powinien być. Ja mam się jakoś pierw schować, czy coś, czy od razu być? Nie, będziesz ze mną. Chodź. Ty, czekaj, Jay. Jay. Trzeba przeparkować, bo jak przyjedzie radiowozem, to będzie widać stary GTR-a na graniu. Dobra, widzowie, postawię tutaj GTR-a. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. W sumie, zaraz zobaczycie. No, zamknięte, co? Nikogo nie ma. Dobra, bo tam w zasadzie nic nie ma oprócz krzesła na środku, ale nie będzie nam potrzebne. No, nie musisz opie skakać, jak małpa. Lubię. Chyba jedzie. Tak. Dobra, widzowie, załatwimy tą sprawę. Dzień dobry. Witam, witam. Dzisiaj bez bodycama, rozsądnie. No jak widać. Masz to nagranie? Mam. Przekaż mojemu ochroniarzowi. Mam wiatr w radiowozie. To skocz po nie. Co to za nagranie dokładnie? Z Quicka. No. Dwóch funkcjonariuszy zostało za niego prawdopodobnie zatrzymanych. Którzy tam mnie trochę pomęczyli, ale z salsą dostarczyliśmy im nagranie, które zainfekuje system policyjny. Będzie mieć tam dojście. Mhm. Też ładna kasa się mieli. Nic nowego. Charlotte, pamiętasz ją? Okej, idzie. Proszę cię bardzo. Sprawdź nagranie. Ktoś jeszcze o nas wie? Słucham? Ktoś jeszcze o nas wie? Nie. Dobrze. Wszystko zabrane z komendy? Tak, wszystko zabrane. Jak się skończyła ta sprawa finalnie teraz? Wiadomo, co będzie, czy nie? Co, nie chcesz gadać? Zgadza się wszystko. Nie muszę wszystko mówić. No dobrze. Ile ci mamy zapłacić? Tak. Myślę, że z 25 tysięcy będzie dobrą ceną. Myślę, że tak. Chodź mi po gotówkę. A gdzie my idziemy? Spokojnie. Popatrz przed nas, widzisz? No widzę. No. Rob. Przynieś mu walizkę. Spokojnie, po prostu gramy bezpiecznie, wiesz? Okej. Moi drodzy, ja jestem słowny, 25 tysięcy jest w tej walizce. W sumie widzieliście, ile teraz pieniędzy tam weszło. Także... Panie policjancie! Tak, słucham. Ja zawsze płacę swoje długi. Dziękuję za współpracę i liczę na to, że będzie jej więcej. Dla mnie to miała przyjemność. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Jaka? Ludzie dla mnie tylko pracują na wyłączność. Do widzenia. Do widzenia. 25 tysięcy za taką usługę. Dobra cena, nie? Ja jestem sprawiedliwy, Jay. Czasami się zdarzy. Cenię sobie ludzi. Wiele można ci zarzucić tego, ale nie, że jesteś nieuczciwy. Ale tak jak powiedziałem, cenię sobie wyłączność. Co kombinujesz? Nic. Jedzie? Aha!
To miałeś na myśli wyłączność? Tak jest. Nigdy nie przestaniesz mi zaskiwać. Kolaboruj jeszcze z innymi ludźmi. Jest. Czyli prędzej czy później by wyszło na mnie. Już zrobił swoją pracę, ale nie był lojalny. Siadaj. Bo się tutaj panic button odpalił pewnie teraz. O ile nie wyleciał. Ciężkie czasy, Jay. Racja. No, niedobra miejscowa na GTR, ale... Trudno. Można jechać. Także, moi drodzy, jeden problem rozwiązany. Spokojnie. To co, Jay? Wchodzimy tam? Tak. Czas na to. No dobra. Moi drodzy, jedziemy się ogarnąć i wejdziemy tam do kryjówki. Dziwne stare, że tu nie ma policji. No, racja. Ciekawe, czy się dostali do środka, nie? Dobre pytanie. Zobaczymy. Moi drodzy, musimy zobaczyć, czy coś tam zostało. Także będzie całe potwierdzenie do tego wszystkiego. Ale jak będzie, to się jeszcze okaże. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy trafili na jakieś rzetelne informacje. Dobra, tu będzie dobrze, stary. Powoli, powoli tutaj. To dobrze, dobrze, no. O, dobra, może być. Auto stoi? Tak. Dawaj. Moi drodzy, pierwotna krew, pierwotny sprzęt, robimy to specjalnie, moi drodzy. Także w razie W będzie na zrzucenie na kilka innych osób. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jay, radio! A, tam poszedł. Nie widziałem cię. Radio jakie? Kodowana 116-32. Czek. Dobra. Dobra, dawaj. Ty, dawaj na łódkę, przecież popłyniemy jeszcze kawałek. Gdzie ty popłynąłeś? Ten nurkuje, moi drodzy. Przygotowujesz się? Tak, trening. Dawaj. Co by nie było, Jay? Nie bierzemy jeńców teraz. Czy to ludzie Dobra. Franka, czy kogoś innego? Chce się dostać do serwerowni. Okej. Mamy zakłócacza od salcy, także powinno wszystko wyjść dobrze, o ile to monitorują dalej. No, wszystko wiemy, widzowie. Damy radę. Wchodzimy tym drugim wejściem, wiesz o tym. Tak. Po pierwszym nie wejdziemy. Dobra, to było tu, nie? Tak. Dobra. Gotowy? Mhm. Weź karabin sobie przypnij. Przypiąłem. No to do zobaczenia. Dobra, widzowie, płyniemy. Radioczek podwodny? Działa wszystko poprawnie. Dobra, dawaj tutaj, do szczeliny. Ty! Te kamery są wyłączone, zagłuszone są. Mhm. Nie tak. Emitują. Dobra, moje kamery widzowie dziwnie działają. Nie szaj, są wyłączone. Nasze emitery też się dodatkowo zagłuszają. Salsa, nadzoruj nas. JJJ, nie śpiesz się. Idzie. Kto idzie? Chowaj się. Tutaj przyszedł. Gdzie poszedł? Widzisz? Mówiłem, że stary, nie zostawili to tego. To jest. Jakiś ochroniarz. Widzisz jego maskę? Tak. Zbierają dane, musimy im przeszkodzić. Ty idzie do nas. Chodź szybko. Cholera. Dawaj, szybko do końca. Dobra, módl się, żeby tu nie wszedł. Andy. Poszedł dalej? Mhm. Dobra, chodź. To oni wyszli medycznym. Słyszysz? Tak. Opuścili bazę. Dobra. Trzeba wyczyścić, stary, to miejsce i poszukać wskazówek. Biorę tego z lewej. Jesteś gotowy? Nie mam kąta na tego prawie. 3, 4. Dobij go szybko! Już. Na 300? Dobij ich. Dobra. Cholera, zamknięte. Te kamery, czyścimy kamery. Gdyby się magicznie włączyły. Zaplombuj drzwi. Tamte. A my próbujemy się przebić. Dobra, moi drodzy. Na razie dostanę się tutaj dotrzeć. Na razie bez jakiegoś alarmu. Wyciągam palnik. Dobra, ubezpieczaj mnie. Mhm. O, widzisz, coś rusza? A, poszło. Powiększam ogień. Ty, zaraz się przebije. Dobra, dawaj. Dobra, chyba już. Dawaj, wejdziemy? Tak, jest git, jesteśmy. Dobra, szukaj, czego masz szukać. Ubezpieczaj mnie. Dobra, widzowie, szukamy jakichś danych. Czegokolwiek. Kurde. Jakieś notatki. Dobra. Skanuję komputery. Dobra, zobaczmy, widzowie, co tu mają. Jak tam, Jay? Dobrze, wszystko. Ty, słuchaj! O kurde! Rzeczywiście! Oni gromadzili akta, stary, na temat mojego projektu przez ostatnie kilkanaście lat!
Oni mają, jak? Stary, dosłownie wszystko, nasze każde ruchy, wtedy jak ja jeszcze żyłem. Czekaj. Skąd oni to mają? Stary, oni... Nie. Co? Stary, tu nie ma nic na mój temat. Ale znalazłem jedną pieprzoną rzecz. Przesyłam, biorę to dla Salsy, zgrywam to dla Salsy, bo nie wierzę w to. Dobra, zgrywam to, stary. Pilnuj, żeby się zgrało. To jak znalazłeś. Dobrze. Prawda o Franku. Jaką? Zaraz ci powiem. Zgrywa się. Salsa, uploaduję ci. Zgrywam ci to, co mamy tutaj w bazie danych. Dwayne. Ta? Co jest? Przebili się. O cholera. Chowaj się. Widzę ciała? Kurde. Dobra. Wiedzą, że tu jesteśmy. Gotowy? Trzeba go zdjąć. No pomysł. Jeden tu przeszedł. Idę na prawo. Tak, widzę. Zdjęłeś go? Tak. Zobacz zapis, osłaniam. 34%. Dobra, trzymamy. Trzeba go sforsować. Wrzuć mu ogłuszającego. Dobra. Jak go spuszuję. Palący! Wchodzę! Dobra, trzymam drzwi. Jay, trzymam drzwi. Rzuć mi... Rzucaj tę szurę tam na schody. Zdetonujesz na mój znak. Dawaj, nie mają wyjścia tu, stary. Biegnij po nagranie. Powiem ci, kiedy detonować. Dobra. Dobra, widzowie, trzymamy to. 78%. Dobra. Ale jazda, widzowie. Dobra. Nie mogę się przebić. Jest stabilnie. Trzymamy to. Masz zbliżeniówki? Dobra, jak rozstawiaj ładunki w tamtej centrali, słyszysz? Dobra. No, Frank, moi drodzy, gra w zupełnie inną grę niż nam się wydaje. Ale coś czułem, że tak jest. Idą! Detonuj! Dobra, nieważne, daj radę. Dobra, detonuję. Nie detonuj jeszcze, żeby stąd wyjść. Chodź do wyjścia, bierz pendrive'a i do wyjścia. O kurde. Dwayne, mam nagranie, słyszałeś? Tak, chodź. Czekaj, tu rzucimy ładunek. Dobra, moi drodzy, srap jest tą bazę. Chodź, jeszcze drugie drzwi zabrać, wrzuć ładunek do tamtej zbrojowni. Gotowe. To nie jest zbrojownia, zbrojownia jest tam na końcu na prawo, biegnij szybko. Ładunki to wysadzą, szybko, bo się jara tam. Odcięliśmy schody, nie zajdą, ci są na górze, utknęli. Dobra, już tam. To uciekamy. Chodź. Stąd już. Dobra, pali się, widzowie. Ta. Dobra. Dawaj do szybu. Dobra. No nic, widzowie. Kij z tą pułapką. Dobra, dawaj, wchodzimy. Jay, wysadzaj. Wysadziłem. Ja też. Teraz czekam, jak się Wojtko zbierze. O, słyszałeś? Ale pieprzło, naprawdę. Dobra, spadamy. Tam już nie ma co zbierać. Dawaj do auta. Szybko, do samochodu.